Witam, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj z mojej szklarni. Taki krótki filmik, moi drodzy, bo chciałam Wam pokazać, jak się mają pomidory na dzień dzisiejszy, a mamy 12 grudnia, a one dalej wegetują. Żyją. Zobaczcie, żyją. Rosną nawet. Dojrzewają. Żyją. Ale co to za życie. <noise> Więc kochani, najwyższy czas, już naprawdę pozbyć się y, tych y, reszty krzaczków. Nie ma już wiecie, co sensu y, tutaj ich dłużej mordować? Y, liście już naprawdę bitne takie, że nie wiem co. Y, czy to za sprawą y, niskiej temperatury? No bo wiecie, jednak, ja tutaj nie utrzymuję jakiejś takiej. Y, dogodnej temperatury dla pomidorów bo im jest stanowczo, stanowczo za zimno. Ale wiecie one nie tylko z temperaturą się zmagają, ale również z tym mączlikiem co już nieraz mówiłam właśnie na moich filmach w związku z uprawą pomidorów. No niestety kochani ja tego mączlika to ja się chyba już go nigdy nie pozbędę. Już Wam pokazuję tak dokładnie jak on wygląda. Te białe muszki, bo może nie wszyscy wiedzą. Nie wszyscy widzieli. Także zobaczcie kochani, tutaj na takim pomidorze drzewiastym Wam pokażę, bo właśnie mączyki bardzo lubią. No, wszelkie pomidory i też ogórki, tak? No, ale zobaczcie, właśnie tak to wygląda. No, ostrość, ostrość. No, ale widać. Widzicie? No i, no niestety, być może one by dużo lepiej wyglądały i być może lepiej bym się starała tu zapewnić im jakąś temperaturę, ale ja dobrze wiedziałam, że to sensu żadnego nie ma, skoro jest ten szkodnik. Które wysysa wszystkie te soki z liści. Aczkolwiek zobaczcie, jak one walczą, naprawdę, jak na tą, na tą porę roku, jak naprawdę na grudzień, to słuchajcie, to mi się wydaje, że pomimo tego, tych wszystkich trudności, które one musiały, jak to się mówi, ścierpieć, przeżyć, to i tak całkiem, całkiem nieźle. Także. Pomidory jednak ciągle przynajmniej mnie zaskakują. No i co? Będzie trzeba już naprawdę oczyścić te krzaczki, powyrywać to wszystko. Zaniosę do domu, żeby sobie reszta ładnie dojrzała. I zobaczcie tego mojego bananowca, musabaccio. Ja tu właśnie nie utrzymuję tej. Temperatury powyżej yy, czy na poziomie 15 stopni, a pomimo to, zobaczcie, co to za banan. No, ma te y, swoje bananiki, które no, całkiem fajnie rosną. Światła to on za dużo tutaj nie ma. No, troszeczkę go, wiecie, doświetlam właśnie tą lampą, ale to też nie tak, że y, cały czas. Takie eksperymenty, już Wam kiedyś mówiłam. Tu zobaczcie, ma jeszcze kwiaty. No nie wiem, czy nie będzie zrzucał. Pewnie będzie zrzucał, no bo z tego co wiem, jak zasięgnęłam informacji, to y, Musabasio, no ja nie słyszałam przynajmniej, tak mi powiedziano, bo ta osoba, która się bardzo dobrze zna na tych właśnie y, bananowcach, y, też nie słyszała, żeby w Polsce. Y, Taki bananowiec zawiązał więcej niż trzy grona owoców. No, i tak moi drodzy, właśnie to wygląda. Ja tutaj już y, y, trochę też wyniosłam tych egzotyków z tej szklarni, dlatego że zaczynam uprawę grzybów. A jakich? To zobaczcie sami. Tu już mamy balot. Ze słomą, która jest pięknie przerośnięta grzybnią boczniaka. Tak, boczniaka. O, zobaczcie. W domu też mam, y, y, już mi tam się rozwija grzybnia y, pieczarek, także tak, teraz takie coś. No bo wiecie, y, trzeba się też dostosować do temperatury. Ta szklarnia. Y, jest bardzo, znaczy ja ją ociepliłam. Jak widzieliście to na jednym z moich filmów, co naprawdę daje, yy, no daje bardzo dużo, dlatego że yy, przy tych największych mrodach, co były, u mnie to było, tak wiecie, minus 7, minus 10 chyba było najwięcej. To bez dogrzewania nocnego w tej szklarni utrzymywało się 3 stopnie na plusie, więc uważam, że to całkiem nieźle. No, ale wiecie, żeby uprawiać inne rośliny, no to niestety musimy tutaj utrzymywać temperaturę minimum 15 stopni i powyżej. A ja tak wiecie, prowadzę eksperymenty, kombinuję, jakby tutaj uprawiać, ale no też no nie oszukujmy się, nie jakimś takim, wiecie, no, najmniejszym kosztem, No bo dogrzewanie zimą tej szklarni to jest jednak koszt. Wiecie, więc kombinuję, wymyślam, jak mam chwilę. Tu już posiałam sobie też rzodkiewkę tydzień temu. Yy, czosnek, yy, cebulkę, dym, dymkę, także sałata jest posadzona do gruntu, no ale... To nie jest wszystko takie proste, bo już zauważyłam, że mi wchodzi mszyca. No tak, właśnie tu z jednej strony fajnie, z drugiej strony, no niestety, bez szkodników trudno jest cokolwiek uprawiać, nawet zimą. No ale wiecie, nie jest to na pewno aż tak trudne jak wiosną czy latem, no bo i te rośliny szybko nie rosną. No ale z drugiej strony szansy przetrwania w dobrym stanie, no niestety. Także trzeba się liczyć z tym, że jeżeli przedłużamy sezon, no to i szkodniki się z tego cieszą. No ale moi drodzy, zobaczcie sami, no ta szklarnia jeszcze tętni życiem, selery całkiem fajnie też się mają, naciowe selery. Cały czas obrywam listki i naprawdę one rosną, słuchajcie, one rosną, pomimo tego, że tego, wiecie, światła dziennego jest bardzo mało teraz, to całkiem fajnie sobie dają radę, no i mam cały czas jakieś tam świeże listki, tak, z tych selerów, suszę też sobie przy okazji, tak po troszeczku, no także tak. Tutaj obok taki eksperyment prowadzę, ale to może innym razem. Jak mi się powiedzie, to też wam nagram film i opowiem. Także, no i jeszcze ten mój nowatorski piecyk, ale to też inny film o tym zrobię. No, bo ja już nieraz mówiłam: ja nie zostawiam żadnego ognia otwartego w szklarni bez kontroli, tylko i wyłącznie jak tu jestem, bo tutaj też, zobaczcie, mam takie. Takie śmieszne piecyki porobione. Yy, nagram oso osobny film i wam o tym opowiem. Te butelki też wam powiem po co. Także, kochani, tyle na dzisiaj. Biorę się dalej do roboty, bo czas mnie goni. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa! pa.